Ona się bardzo dziwnie zachowywała. Na początku zaczęła się wszędzie rozglądać, potem rozmawiała z naszymi dziećmi, a następnie zaczęła się z nami awanturować. To faktycznie dziwne. No, no i gdzie teraz jest ta kobieta? Panie Konradzie, zamknęłyśmy ją w kantorku. Słucham? No właśnie. Udzielać. Przepraszam. Tam pani, na drzwi. No, otwierać, bo zabiję was wszystkie. Otwierać. Słyszy pan? Przecież to są groźby karalne. Odsuńcie się, ja się tym zajmę, okej? Okay? Zuza, co ty tu robisz? Te wariatki mnie zamknęły. Sama jesteś wariatka. Co jest grane? Ale pan ją zna? Tak, tak, wszystko w porządku, spokojnie. O co chodzi? Jesteś świnią, wiesz? Ukradłeś mi pomysł, o którym ci sama mówiłam, no. Jesteś kłamcą. Co? Przepraszam na momencik. Jesteś złodziejem, wiesz? Chodź, proszę cię. Zuza, rozejrzyj się. No, no i co? No i co widzisz? Że znowu robisz zdjęcia jakimś dzieciakom. Naprawdę? Nie poznajesz tego miejsca? A powinnam. Słuchaj, ja już tu pracuję od kilku miesięcy, no. Robię zdjęcia dzieciakom, a firma, która wynajmuje to pomieszczenie, zatrudniła mnie do współpracy. Okej. Okay. Nawet Franiowi tu robiłem zdjęcia. Te w czerwonej koszuli? No te, pokazywałem ci, no. Mówiłem ci to... Myślałem, że skojarzysz, że robię zdjęcia dzieciakom, no. Nie wiem, myślałam, że tylko Franiowi robisz. Słuchaj, no może byś skojarzyła, gdybyś choć raz zainteresowała się innymi. Mówiłem to chyba ze trzy razy. Niemożliwe. Słuchaj, to ja powinienem być wkurzony o to, że próbowałaś ukraść mój pomysł. Panie Konradzie, tak. Musimy odwołać tą sesję. Ale, teraz to już za późno. Ale wszystko jest gotowe. Matylda musi się przygotować do klarnetu, także załóżmy to. Poza tym wie pan, no, Igor przecież ma ten hiszpański, tak? Ale to naprawdę zajmie tylko chwilkę. Do widzenia. Także spokojnie. Odezwiemy się na pewno, będziemy w kontakcie. Do widzenia. Do widzenia. Zadowolona jesteś? Przez ciebie jeszcze straciłem zlecenie. Konrad, ja nie chciałam.